Zamykamy listę obecności. Proszę Państwa o wydruk. Nie działa, no to pewnie zamknięto. Proszę o... Nieobecny, obecny pan Fridiger, tylko urządzenie nie działało, ale obecny. Wygląda, że wszyscy obecni. Bardzo proszę o zajęcie miejsc, o nieprzeszkadzanie. Otwieram 79. zwyczajną sesję Rady Miasta. Serdecznie witam panie i panów radnych. Stwierdzam kworum uprawniające Radę do podejmowania uchwał. Serdecznie witam panów zastępców prezydenta miasta, pana skarbnika, pana sekretarza. W imieniu radnych i własnym witam wszystkich przybyłych na obrady dzisiejszej sesji. Szanowni Państwo, 70 lat temu na wschodnich Kresach Rzeczpospolitej zostało wymordowanych tysiące Polaków. W dniu jutrzejszym odbywają się 70. rocznica obchodów tych bardzo tragicznych dla Polaków na wschodnich Kresach wydarzeń. Uczcimy pamięć tych ludzi minutą ciszy. Informuję Państwa radnych, że stenogramy i protokoły 76. sesji, to jest posiedzenia z 12 czerwca, są do wglądu w Kancelarii Rady, pokój 201. Nie stwierdziłem żadnych uwag do tych protokołów. Przypominam o obowiązku elektronicznego zgłaszania interpelacji przez tych Państwa radnych, którzy zamierzają je zgłosić na dzisiejszej sesji oraz obowiązku doręczenia przewodniczącemu też swojej interpelacji na piśmie zgodnie z odpowiednim paragrafem statutu. Szanowni Państwo radni, uprzejmie informuję, że do Przewodniczącego Rady Miasta wpłynęły pisma. Po pierwsze wniosek, ale mogę prosić o nieprzeszkadzanie. O, już jest lepiej. Wniosek Sekretarza Miasta wycofujący z dalszego procedowania dwa projekty uchwał w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Park Aleksandry Północ, druk nr 1359 oraz w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Projekt założeń projektu ustawy o poprawie funkcjonowania zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego. Z Biura Planowania Przestrzennego informujące, że 28 czerwca 2013 roku Wysoka Administracyjna stwierdził nieważność następujących uchwał. Numer 814 przez 12. Numer 814 przez 12 z 24 października w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru Mruka Kolecka Gambera. Uchwała nr 1555 z 3 listopada 2010 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Mogiła. Powyższe orzeczenia nie są prawomocne. Informacja w sprawie skarg. Od ostatniej informacji na 57. sesji Rady Miasta dnia 26 czerwca wpłynęły 4 skargi. Skargi te będą przedmiotem prac Komisji Rewizyjnej, która zadecyduje o sposobie dalszego procedowania. Szanowni Państwo, zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 dla projektów, które dzisiaj będą rozpatrywane w trybie jednego czytania, wyznacza się termin zgłaszania autopoprawek do rozpoczęcia czytania, a termin zgłaszania poprawek do czasu zakończenia dyskusji. Dotyczy to wyszczególnionych punktów porządkowych. Informuję Państwa radnych, że na podstawie paragrafu 34 ust. 3 statutu pisemny wniosek co najmniej 1/10 ustawowego składu rady ze 5 radnych lub prezydenta, zawierając uzasadnienie złożone najpóźniej do końca dyskusji, Rada może zdecydować o rozpatrzeniu wyżej wymienionego projektu uchwał w tej jedności. Szanowni Państwo, porządek obrad dzisiejszej sesji został uzgodniony z Komisją Główną w dniu 10 lipca. Informuję Państwa, iż w trybie artykułu 20 ust. 5 ustawy o samorządzie gminy do porządku obrad został włączony projekt uchwał prezydenta według druku 1379 wysokość ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach pożarniczych wypłacanych członkom ochotniczych straży pożarnej. 1380 zmiany w budżecie miasta na rok 2013, 1381 zmiany w budżecie na rok 2013, 1382 zmiany w budżecie na rok 2013, 1383 zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z późniejszymi zmianami, 1384
przyznanie Centrum Medalu Krakowia Merety Okręgowej Izby Lekarskiej 1385, przyznanie Centrum Medalu Merety Komisji Lotniczej Kłodkiku RSZ Solidarność. Czy prezydent komisji lub grupa pięciu dalej chciałaby zgłosić propozycję zmian w porządku obrad, w trybie przewidziane przez stan? Po kolei to przed imieniem pana prezydenta, w imieniu grupy radnych, ja po pierwsze pozwolę sobie zgłosić do porządku obrad wprowadzenie punktu pod tytułem informacja prezydenta miasta Krakowa w sprawie wdrożenia systemu gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzi na zgłaszane publicznie problemy, niedociągnięcie i braki realizacji systemu, a także określenie planu działań naprawczych w tym zakresie. To jest punkt informacja prezydenta. Jest uprawniona dwa podpisy. Bardzo proszę po kolei pana Aleksa Kenała, po kolei. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, mój poprawny proszę o wprowadzenie rozproszenia w sprawie nagłej projektu uchwały według druku 1386 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza dla miasta Krakowa z wyborami ustawowymi. Dziękuję. Bardzo proszę pan. Już chyba na radnego ruchu. Niedociągnięcie i braki w realizacji systemu, a także określenie planu działań naprawczych w tym zakresie. Głos za, głos przeciw temu wnioskowi? Nie widzę. Głosujemy. Kto z państwa radnych jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad? Bardzo proszę, głosujemy. Panie dyrektorze, proszę nie przeszkadzać, bo świnka czeka.
i kulturalnie będzie trzeba zapłacić. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, czy ktoś jeszcze głosuje? Przypomnę wprowadzenie punktu dotyczącego informacji prezydenta w sprawach śmieciowych, mówiąc w skrócie. Zamykamy, proszę, wynik. Dobrze, 1394. Głosowaliśmy 40 za, brak przeciwnych, brak wstrzymujących się. Rada przyjęła ten druk do porządku obrad. Kolejna sprawa, 1394. To kolejna sprawa, wniosek grupy radnych o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały według druku 1386 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza Rady Miasta. Głos za, głos przeciw temu wnioskowi. Nie widzę, głosujemy. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Nie widzę, zamykamy. Proszę wynik. 41 za, brak przeciwnych, brak wstrzymujących się. Rada wprowadziła ten punkt do porządku obrad. Kolejny projekt, wniosek grupy radnych o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały według druku 1387 w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza. Głos za, głos przeciw? Nie widzę, głosujemy. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad? No, jest. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Nie widzę. Zamykamy. Proszę wynik. 41 za, brak przeciwnych, brak wstrzymujących się. Rada przyjęła ten punkt do porządku obrad. Następnie projekt grupy radnych w sprawie wprowadzenia do porządku obrad rozpatrzenia jako sprawy nagłej zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu budowy jednej studni przyłącza kanalizacyjnego. Jest to projekt prezydenta według druku 1393. Głos za, głos przeciw temu wnioskowi? Nie widzę. Głosujemy. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem, za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy. Proszę wynik. Głosowaliśmy 40 za, brak przeciwnych, brak wstrzymujących się. Rada przyjęła ten punkt do porządku obrad. Kolejny wniosek grupy radnych o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały druku 1388 w sprawie przyjęcia programu ochrony zagospodarowania zasobami wodnymi dla miasta Krakowa pod nazwą Krakowski Program Małej Retencji Wód Opadowych. Głos za, głos przeciw temu wnioskowi? Nie widzę. Głosujemy. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze bierze udział w głosowaniu? Nie widzę. Zamykamy. Proszę wynik. Głosowaliśmy 37 za, brak przeciwnych, brak wstrzymujących się. Rada wprowadziła ten punkt do porządku obrad. Kolejny wniosek grupy radnych, przepraszam, Komisji do Spraw Reformy Ustroju Samorządowego o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały do druku 1377. To są zmiany statutu miasta Krakowa. Głos za, głos przeciw temu wnioskowi? Nie widzę. W takim układzie przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze bierze udział w głosowaniu? Problem mamy, tak? U pana Woźniakiewicza. Już jest OK, tak? Dobrze. To zamykamy i proszę wynik. Brak przeciwnych, brak wstrzymujących się. Rada wprowadziła ten punkt do porządku obrad, ale nas jest na sali coraz mniej, a ludzi nie ubywa. Kolejny wniosek o wprowadzenie do porządku obrad rezolucji do marszałka województwa małopolskiego Marka Sowy w sprawie przyspieszenia budowy zbiornika małej retencji Węgrzce. Jest to projekt grupy radnych według druku 1390 R. Głos za, głos przeciw temu wnioskowi? Nie widzę. Głosujemy. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Nie widzę. Zamykamy. Proszę wynik. Głosowaliśmy 41 za, brak przeciwnych, brak wstrzymujących się. Rada wprowadziła ten punkt do porządku obrad. Teraz będzie minuta jeszcze przerwy, żeby pani zdążyła rozdać wszystkim projekt uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania dla prezydenta w sprawie nawiązania współpracy między Krakowem a Umaty.
Jest to druk 1394. O wprowadzenie tego druku wnosił pan radny Pilch. Wniosek stosowny jest, natomiast i rozdane już jest, tak? Proszę państwa, w takim układzie głosujemy. Kto z państwa radnych, czy najpierw głos za, głos przeciw temu wnioskowi? Nie widzę. Kto z państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały według druku 1394? O, musimy chwileczkę poczekać. Aumata albo aumaty. To różnie się czyta w zależności od tego, kto. Bardzo proszę, jak to mamy? Jest. Kto z państwa jest za wprowadzeniem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje w sprawie tego druku? Nie widzę. Zamykamy. Proszę wynik. Głosowaliśmy 36 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada wprowadziła ten punkt do porządku obrad. W związku z tym no mamy jeszcze kilkanaście uchwał do wprowadzenia i bardzo proszę o umieszczenie tego w odpowiednim miejscu. Informacja dość szybko, pozostałe rzeczy no, trochę w dalszej części.